Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej pana Grzegorza Napieralskiego z udziałem szefa sztabu wyborczego SLD pana posła Stanisława Wziątka. Jak Państwo wiecie, wczoraj odbyła się konwencja programowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej i stąd dzisiaj inicjatywa przewodniczącego SLD. Bardzo proszę. Przedstawiliśmy wczoraj kompleksową propozycję dla Polaków. Program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nasze propozycje, cała koncepcja zmian w Polsce, które pomogą Polakom w ich codziennym życiu. Jutro bez obaw, tak zatytułowaliśmy nasz program, bo uważamy, że to jutro bez obaw dla młodego pokolenia, pokolenia doświadczonego jest dzisiaj najważniejsze. Polacy muszą czuć się bezpiecznie, muszą wiedzieć, że państwo jest silne i sprawne, że zadba wtedy, kiedy tego potrzebują, i że rządzący są profesjonalnie przygotowani i mają pomysł. Nasz program przygotowali najlepsi z najlepszych. Ponad setka ekspertów, naszych parlamentarzystów, samorządowców przygotowała propozycje dla Polaków. Traktuję program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako istną umowę między każdym Polakiem, mną, między każdym Polakiem a Sojuszem Lewicy Demokratycznej. To jest nasz program, który ma być gwarancją, że kiedy będziemy współrządzić państwem, będziemy to robić profesjonalnie, ale będziemy wiarygodni w tym, co robimy. Chcielibyśmy, żeby ta umowa między każdym Polakiem a naszą partią była umową uczciwą i prawdziwą, aby można było nas rozliczyć. Żeby to nie były puste hasła, tak jak słyszeliśmy 4 lata temu w kampanii wyborczej. Obniżymy podatki, a premier i jego ekipa te podatki podwyższa. Miało być in vitro nie ma. Miały być budowane szkoły, przedszkola, drogi, miała być lepsza kolej. Też tego nie ma. Nasz program jest realny, dobrze przygotowany. Nasz program jest wiarygodny i nasz program ma kalendarz, jak go chcemy zrealizować. Chciałbym również dzisiaj przesłać program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ten dobry program wyborczy, liderom partii politycznych, aby zaprosić ich do debaty. Dzisiaj zwracam się do Donalda Tuska, Waldemara Pawlaka, Jarosława Kaczyńskiego. Pokażcie swój program wyborczy. Pokażcie swoje propozycje. Prześlijcie je nam. Chcielibyśmy się z nimi zapoznać. Chcielibyśmy szukać tych miejsc, które są wspólne i chcielibyśmy znaleźć te miejsca, które nas różnią. Rozmawiajmy o tym. Nie chciałbym, żeby ta kampania, te najbliższe tygodnie były tygodniami kłótni, sporów, walki politycznej, takiej nieprzyzwoitej walki politycznej, podchodów, obrażania, atakowania. Chciałbym, żeby ta kampania była faktycznie merytoryczna, aby ta kampania opierała się o programy. My ten program mamy. Dzisiaj go prezentujemy liderom partii politycznych. Przesyłamy go liderom partii politycznych. W tej chwili, Szanowni Państwo, prześlę ten program tutaj. Dzięki Waszej obecności możemy pokazać to Polakom. Przesyłam go liderom partii politycznych, ale gdyby ktoś z nich nie zajrzał na skrzynkę, bo nie potrafi albo nie będzie miał czasu, chcielibyśmy również wysłać to drogą konwencjonalną, o czym przewodniczący. Bardzo proszę, Stanisław Wziątek. Szanowni Państwo, ponieważ mamy świadomość, że nie wszyscy przewodniczący formacji politycznych korzystają z nowoczesnych narzędzi komunikowania się, chcielibyśmy w tradycyjnej formie przesłać panu przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi, panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i prezesowi PSL-u, panu prezesowi Waldemarowi Pawlakowi w formie tradycyjnej książkę i pismo przewodnie pana przewodniczącego. Zapakujemy tą książkę, to pismo, zapakujemy i wysyłamy w sposób tradycyjny przez Pocztę Polską. I jednocześnie zwracamy się do pana ministra Grabarczyka, aby przypilnował, żeby tym razem Poczta Polska nie zawiodła. Żeby tym razem przesyłka nasza, ale także i wiele innych przesyłek Polaków trafiło szybko i skutecznie do celu.